Jesteśmy na naszym zapleczu, w naszym studiu, w reżyserce, można tak szumnie powiedzieć. Artur Wiącek, Wam Video Solution. Pracujemy na sprzęcie Data Video. Jesteście dystrybutorem tego sprzętu. No dobra, to sporo jest tutaj różnych bardzo ważnych elementów, które składa się na to, że możemy Państwu pokazać fajną transmisję. Artur, opowiedz, co tu jest. Dobrze, daj może mikrofon, będzie mi łatwiej. Więc dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnych targach Film, Foto, Wideo w Łodzi. Bardzo nam jest przyjemnie, że mogliśmy współpracować z fotograficznym programem bez nazwy. Co tutaj mamy? Mamy tutaj mikser mobilny wideo, z czego Data Video się szczyci. Jesteśmy w zasadzie pionierami i w czołowym liście producentów, która robi mobilne rozwiązania, czyli wszystko mamy zamknięte w jednym case'ie. To jest mikser czterokanałowy, pięciokanałowy w zasadzie, Full HD, z mikserem Fony czterokanałowym, także za pomocą takiego prostego miksera walizkowego otwieramy, dosłownie w parę sekund możemy podpiąć kamerę, tak jak tutaj mamy podpięte dwie kamery, mamy podpięte mikrofony, wszystko do jednej konsoli, za pomocą tego urządzenia możemy sobie tutaj wszystko realizować, łącznie z miksowaniem dźwięku, to jest ogromna zaleta. Takich rozwiązań mamy całą masę, od mniejszych, dla powiedzmy mniejszych instalacji, po bardzo profesjonalne, nawet 12-kanałowe profesjonalne instalacje, wszystko w wersjach mobilnych bądź w dużych case'ach na wóz. Następnie, żebyśmy mogli to wszystko pięknie obsłużyć. Ja od razu będę Cię dopytywał. Dobra. Cena. Cena. Mniej więcej. Cena, ciężko mi powiedzieć, ale te ceny wahają się od 2,5 tysiąca euro wzwyż, w zależności od modelu. Mówimy o mobilnych rozwiązaniach, ponieważ najtańszy mikser, który mamy na stoisku, też zapraszamy. Mamy taki na stoisku mikser niskobudżetowy SE650, właśnie, który jest skierowany do prostszych realizacji eventów, jakichś wydarzeń takich mniej skomplikowanych. To jest bardzo fajna sprawa, bo mamy monitor, wszelkie podglądy, mamy dużo wyjść i odsłuchy, generalnie realizator sobie radzi z audio, ze wszystkim na jednym urządzeniu, na jednej myszy. Następnie, żeby wysłać to wszystko do internetu, bo tam nasi widzowie nas będą oglądać, mamy sprytne urządzenie, to jest taki mały box, gdybyś mógł pokazać, to jest urządzenie NVS25, jest to streamer, który streamuje do internetu, do YouTube'a, na wszelkie CDN-y, czyli te chmury, w których możemy później rozpowszechniać to w sieć. Bardzo proste urządzenie, jako jedyne w tej cenie, bo takich urządzeń na rynku jest duża różnorodność, dużo producentów to robi. Nasz ma wejście SDA Full HD, czyli pełni profesjonalne, broadcastowe wejście. Następnie, abyśmy mogli to obsłużyć, tutaj mamy tytularkę, mamy niepodpalony co prawda program, ale mamy taki box i mamy w pełni funkcjonalną tytularkę, role, scrolle, loga, wszystko co chcemy. Tego typu tytularki pracują na wozach w TVP i wielu telewizjach, także to zupełnie profesjonalny sprzęt. No i na koniec... Dla niewtajemniczonych, tytularka, czyli urządzenie... napisów, który generuje nam napisy w czasie rzeczywistym, tak? Po prostu realizujecie, chcecie podpisać kogoś, pan Kowalski, czy pan, nie powiemy. I już to mamy, prawda? Tak, jeśli chcemy też jakąś grafikę dołożyć, nie wiem, zdjęcie, czy jakiś, nie wiem, element wideo, czy animację, to wszystko obsługuje. Znaczy, ta tytularka animacji nie obsługuje, bo to jest taka prostsza. Natomiast wszelkie role, scrolle, możemy wrzucać loga, możemy wrzucać w zasadzie wszystkie pliki graficzne, jakie są. Czyli rozumiem, że jeśli chcemy animację, to jest też urządzenie, które odpowiada. Mamy rozbudowaną tytularkę, taką bardzo profesjonalną, no ale nie, tam sam software kosztuje około 10 tysięcy złotych, także to urządzenie kosztuje 2700 i to wszystko. No tak, do tego jest program na laptopa i już sobie robimy realizację w pełni profesjonalne, broadcastowe urządzenie, ponieważ tak jak mówię, nawet na wozach telewizyjnych, w oddziałach, w TVP pracują te tytularki, bardzo, bardzo się sprawdzają. No i na koniec to, co jeszcze tutaj macie, jesteśmy też dystrybutorem, jesteśmy w zasadzie biznes partnerem i w ogóle generalnie na Europę Wschodnią systemów emisyjnych, systemów do emisji telewizyjnej, który tutaj Wam będzie Was dzisiaj wspierał, to jest konkretnie Airbox Streamer HD, jest to firma Atenza, na pewno niektórzy już znają, kiedyś nazywała się inaczej, nie możemy niestety powiedzieć, ale zmieniła nazwę, także te wszystkie urządzenia playoutowe w Polsce pracują w wielu telewizjach, sprawdzają się na satelitarnych, w telewizjach kablowych. Dobra, także. Dzięki temu możemy pokazywać to, co nagrywamy na targach, gdzieś tam chodząc z kamerą. Tutaj się to wgrywa i jest połączone razem z mikserem. Kiedy kończymy studio na żywo, pokazujemy materiał z targów. Wrzucacie sobie po prostu te wszystkie klipy, które kolega tam przygotowuje skrzętnie bardzo mocno i później to wszystko tu wrzucamy.
na playlist odpalamy sobie kolejkę, co chcemy po kolei i tak dalej. Także tu w prostej formie, bo tu też nie macie ramówki, że startuje o danej godzinie, po prostu wszystko się dzieje na żywo, wiadomo jak to na targach, także wszystko działa, cieszymy się. Wszystko działa. Oby tak, całe targi. Życzymy sobie tam, także... Oby tak. Zapraszamy na wasze stoisko, gdzie można was znaleźć? Nasze stoisko numer 48, zaraz z wejścia z foyer na lewo. Będzie nas łatwo znaleźć, także małe, nieduże stoisko, aczkolwiek interesujące mamy produkty. Data wideo. Tak. Na pewno pojawimy się też na waszym stoisku z kamerą, także pogadamy. Tam wszystkie rzeczy związane z telewizją, broadcastem, streamowaniem i wieloma rozwiązaniami, jeśli chodzi o wideo. No, mamy szeroką gamę urządzeń, nie sposób by było tu przywieźć wszystko. Poprzednimi laty przyjeżdżaliśmy wozami dużymi, no ale po prostu jak gdyby ograniczone są w tej chwili budżety i generalnie pokazujemy w tej chwili nowości, ponieważ data wideo jest bardzo popularna w Polsce, ten sprzęt pracuje, znany, też użytkujecie ten sprzęt teraz, wcześniej też gdzieś tam się spotkaliście. Pokazujemy nowości, pokazujemy bardzo ciekawą rzecz, to jest multiprocesor. Dobra, o tym jak przyjdę do ciebie z kamerą, to zapraszam państwa z powrotem do studia.